Mistrzostwa Świata w Opel Obraniu. Mistrzowskie ceny i czteroletnia gwarancja. Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Marek G., były policjant z Sosnowca, który zabił swoją żonę, został dziś skazany na 25 lat więzienia. Przepraszam, panie sędzia. Przepraszam, co się stało? Co się dzieje? Czy oskarżony czuje się dobrze? Czy wezwać pogotowie? Wyrok zapadł dzisiaj w sądzie apelacyjnym w Katowicach. Zarówno oskarżony, jak i jego obrońcy do samego końca utrzymywali, że mężczyzna jest niewinny. W sądzie to, o czym mówię i z czym mamy do czynienia w tym postępowaniu, eksperci nazywają taktyką konfirmacji albo błędem konfirmacji, który polega na tym, że preferuje się wyłącznie wyniki te, które potwierdzają przyjętą z góry hipotezę. Sąd apelacyjny zmienił wyrok pierwszej instancji, który skazał byłego policjanta na 15 lat więzienia. Uznał, że motywem zabójstwa było to, że Marek G. miał kochankę. Obawiał się, że w przypadku rozwodu straci prawa rodzicielskie. Sąd apelacyjny nie miał dzisiaj wątpliwości, że mężczyzna jest winny. Wszystkie kroki, jakie podejmował, były ukierunkowane właśnie na to, żeby przekonać organy, że jego małżonka wyszła z domu, porzuciła jego i dziecko. Do zabójstwa Anny G. doszło późnym wieczorem 7 lipca 2012 roku. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób zginęła. Z dzisiejszego wyroku zadowolony jest Arkadiusz Ludwiczek, pełnomocnik matki zamordowanej kobiety. My nie mieliśmy od samego początku wątpliwości, że zachowanie zarówno przed popełnieniem przestępstwa, jak i w szczególności po popełnieniu, to realizacja pewnego planu, który oskarżony miał od samego początku. No i niestety teraz sąd nam to potwierdził. I choć Marek G. usłyszał wyrok, to sprawa nadal nie jest rozwiązana, bo do dzisiaj nie odnaleziono ciała. Hipotez jest wiele. Jedna z nich mówi o tym, że mężczyzna najpierw zabił żonę, a później umieścił jej zwłoki w walizce, wywiózł i gdzieś zakopał. Podjęto niestandardowe, ponadstandardowe środki techniczne służące znalezieniu tych zwłok. Powołano biegłego, który się w tym specjalizuje. No jednak obszar poszukiwań, który należałoby w tym momencie poddać tym przeszukaniom, jest tak obszerny, że nie jesteśmy w stanie ustalić, gdzie te zwłoki w tej chwili leżą. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.